kolejny druk. Zmiana uchwały numer 614/4 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie opłaty miejscowej. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1262. Pierwsze czytanie referuje pani Cecylia, dyrektor Cecylia Wołoch. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedstawiam projekt uchwały według druku numer 1262 w sprawie zmiany w opłacie miejscowej. Zmiana polega na zmianie wykazu inkasentów, którzy, jak Państwo wiecie, pobierają na rzecz Gminy Miejskiej Kraków opłatę miejscową. Podmioty, które pobierają tą opłatę miejscową na rzecz naszego budżetu, to firmy świadczące usługi hotelarskie, kwatery prywatne, i aby taki podmiot mógł pobierać tą opłatę miejscową, za co otrzymuje wynagrodzenie w formie inkasa, to jest 10% wynagrodzenie, musi być określony w formie uchwały Rady Gminy jako inkasent. No i na rynku turystycznym tutaj następują dynamiczne zmiany. Nowe podmioty przybywają, pewne podmioty ubywają, likwiduje się ta działalność gospodarcza i w ślad jak ta sytuacja rynkowa się zmienia, od czasu do czasu należy dokonać zmian również w wykazie tych inkasentów. Umiejscowienie na liście tych inkasentów nowych podmiotów pozwoli pobierać opłatę miejscową na rzecz miasta. Szacowane wpływy, tak dla przypomnienia, w tym roku z tej opłaty miejscowej zaplanowana kwota na rok 2013 to jest 1 800 000 zł. Wydatki związane z inkasem 10%, a więc 180 000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 20 czerwca 2013 roku, godzina